koreczkę wypuścić z klatki. Nie można trzymać takich ładnych ptaszków ukrytych. Chociaż się boję, przynajmniej szczerze nie wiem jak to zrobić, żeby to wygrać. Szczerze. Tego... Nie wiem jak to wygrać. Jeszcze nie wiem. Ard. Dobra, idę do tego ziomka, do koło tego, wiecie gdzie? Zacznę od tego przy dzwonku, żeby mi tu nie zadzwonił. Jak mi zadzwoni, to kaplica. A co tu jest na górze? Jakbym poszła tędy na górze, to co tam się dzieje? Może tak? Wyjdźcie się jebać. Z dwóch stron go obejdźcie! Robi się. Ała. O ty chamie. A cię młynkiem zaraz cię potraktuję. Nie wiem jak mam z tyloma naraz wygrać. O Jezu, ale oni siekają! No co ty? No shit, Sherlock. Chodź tutaj, bo ten taboret mi tu przeszkadza. Nie mogę tam przejść. Chodź do mnie. No chodź z tą buławą. Tak się rozgr... Z dwóch stron go obejdźcie! No to są jakieś kpiny. Obczajacie to. Zabiję cię ty. No jak ja mogę. Dobra, spalę go. Kusza, please. Nie no. To jest jakaś patologia. Tyle bełtów się zmarnuje. Nie mogę tam... Znaczy musiałabym chyba skoczyć, bo jest poza walką. Dobra, tak, Gwen i Ard chyba wezmę. Tu nic nie ma, nie? Fajnego? Włókna, bo nie wezmę wszystko, tylko tyle. Cholera, myślałam, że tędy może jakoś da się przejść, a trochę się boję tej miejscówki, tak szczerze. Dobra, pod dzwony. Znieść barykady! Łucznicy na dach! Reszta na stanowisku! O kurde! Zaraz mnie dziabną. Wieczny ogień! Oh my god, oh my god, oh my god! Zaklęcia! O kurde! Ej, no! Ej! Nigdy tego nie przejdę! Nigdy tego nie przejdę, to jest gorzej niż z tym bossem! Wymaksowany Ard tutaj! No... Dobra, jeszcze raz. Quen i Ard w pogotowiu. Przydałby mi się jakiś pomocnik. Które? Tędy do góry, tak? Dobra. Round 3. Gij! Z dwóch stron go obejdźcie! Nie dajcie się zepchnąć! Znieść barykady! Łucznicy na dach! Reszta na stanowiska! Nigdy się nie nauczycie. Ała. Wiesz z kim zadzierasz? Nie chciałam kota! O oh my god, nie chciałam pięści używać! Jezu! Czwarte podejście! No już usunę ten odcinek! Jeszcze raz, musisz zrobić dozna tych łuczników na murach. No... No... Znaczy najpierw tego chyba z dzwonem, a potem... A potem już jakoś pójdzie, a potem idę po łuczników, tak zrobię. Kurde. Strasznie mocni są, powiem wam tyle, że są strasznie mocni. Tu sobie zrobię w ogóle F5, żeby nie biegać za każdym razem tak samo, jak to ma tak wyglądać. F5 i jazda. Go, go, Kasia. Bijecie ty! Trzymać się! Ary!
Wznieść barykady! O kurde! Łucznicy na dach! Reszta na stanowiska! Skacz, ziomek! Kłen chciałam. Rydanie! Połucznika. W takim razie. Gdzie się zetknąć? Jezu, ale śmierdzi, patrzcie, on śmierdzi! Nie mógł się, skubaniec jeden. Jeszcze mi soczewka się, coś mi wpada do soczewki. No, jeden się posrał, bo waliło smrodkiem. Jak chuj, mi tu spada. Oba, gryzie mnie. Dobra, jeszcze dwóch mi zostało. Go obejdźcie! Wysiecie nas! Wysiecie was! Zabiję cię, ty! Zabił go! No dalej! Ała! Dobra, jednego mam. Naprawdę? Przed moją twarzą będziesz naciągał... kuszy? Co za ignorant jeden. Dobra, udało mi się chyba to przejść. Systemem. To był system, żeby w grupie się nie dać im, wiecie. O Jezu. Jeszcze ich paru jest. No, ziomeczki. Powiem, trochę jest męki. Ała. Dalej, Rydanie! Kim jest? Chyba dwóch ziomków. Dość tego. Zesrał się. Tego żywego! Żywego! Zaklęcia! Tam dokładnie art. Oj. Ała! Ała! O kurde. Oj. Jedź mi się. Się mego pada. Co się to? What the fuck was that? W takim momencie skraszowało się? Naprawdę? Naprawdę? No nie wierzę. Ty, jakie poświęcenie. Geralt wydał wojnę. A pad cały czas wibruje. Ale mógł ją wygrać tylko z pomocą. To spad. Przyjaciół. Do pokonania dzikiego gonu potrzebna była potężna magia, więc Triss i Yennefer zaczęły jednoczyć. Wibrować! W tym ja nie wierzę, no, skraszował się. Własny plan. Elfi wiedzący musiałam skakać płytę gówno. Króla dzikiego. Dlaczego? Wsparcia w jego własnym królestwie. To zrobiłeś. Wyruszył na wyprawę przez inne światy, do miasta Tir na Lina. Nie wierzę, po prostu nie wierzę w to wszystko. Namiestnik Redina.
Kels był lojalnym zwolennikiem poprzedniego władcy ludu Orch. Gdy dowiedział się, że Eredin dopuścił się królobójstwa, obiecał pomóc. Ale to nie jest moje warzywo, to jest warzywo mojego kompa! Nie chcę jeszcze raz tego robić! Dobra, chociaż w tym miejscu się zatrzymało. Aż wiedźmin, ziomki. Aż wiedźmin. Zdo się, będziesz się smażył. Idź precz. Nie lubię tarczowników. Żywego! Kim? Jak się tu dostałeś? Idrus! Jak cię młynkiem potraktuję, ziomek, to tyle zobaczysz. Możesz jeszcze się masz! Tak to się robi, da właśnie tak. Oj. Skończyła się zabawa. Ała. Ała. Zaklęcia! O kurde! Nie! Co za ziomek! O, nie wierzę, o nie wierzę. Czy za czwartym podejściem? Widzicie, nie było łatwo. O kurde, coż to było? Się zestresowałam jak przed maturą, no. Cholera. Blisko był ziomek. Ojejku, jejku. Dzień dobry wszystkim. Dobra, tędy idziemy uwolnić bestię. Release the Kraken. Zmieniamy jej te obrączki. A ona będzie nas miłować w nagrodę za to. Co robisz? Uwalniam cię. Zaraz będzie tu Yen. Rita, Rita, co oni ci zrobili? Jak dorwę tych skurwysynów. Co mocni, Jan. Nie pomogę, jeśli dożyję. Muszę ją stąd zabrać, natychmiast. Teleport. Zdejmuj te obrączki. Jedziemy z koksem. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. Norma, jak zwykle. I tak nie lubię portali. Idźcie już. Cholera. U zwężeszcia wyboru celi była jeszcze Shade Tancarville. Ktoś tu jeszcze jest? Ale to jest zamknięte. Pustego przecież nie naleję. Dobra, w 5. Tam na górze jeszcze dwóch ziomków było, ale się nie spostrzegli, że wyszli nami pół ekipy. Tędy trzeba wyjść. Murami. Nie powiem, nie było łatwo. Nie było fajnie. Ciężka tam, no nie wiem, ciężcy ci przeciwnicy. Ja na razie mam 30 level, więc wiecie. Dobra. Spotka się z Yen. Daleko? Żeby się pójść sprzedać. Że tak to ujmę. Lalalaj! Dajcie z level up. W ogóle mam punkty do rozdania. Ale oni nie wiedzą, że ja tutaj byłam niegrzeczna. Bo się tak zebrali. Zaraz się zatrujesz. O, ledwo. Ciężko było. Nie wiem, dlaczego mi tak ciężko to szło. Ja też po portalach mam dudności. KFC jest ci przeznaczone. Ciebie też nienawidzą, Wadger. No, Wadger. Ciebie też nienawidzą. Jen? Na pięterku, tak? Tu? Jeszcze wyżej chyba.
Uf. Geralt? Ledwo. Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. Coś się kroi. O czym? Przecież nie wiem. Powiedziały o czym? Nope. Nie, ale się domyślam. No, o czym? Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Pójdę z tobą. Nie unikniesz tej rozmowy, ale jak chcesz, to mogę pójść z tobą. Przy tobie na pewno będą bardziej ważyć słowa. Nie byłbym tego taki pewien, ale co dwie głowy, to nie jedna. Co dwie głowy, to nie jedna. Chodź, miejmy to za sobą. Miau. Miau. Chciałyście ze mną rozmawiać? Miau. Z tobą, nie z Geraltem. Geralt zostaje, albo wychodzimy oboje. Niech zostanie, Phil. Przecież i tak wszystkiego by się dowiedział. Dobrze. O ile nie będzie się wtrącał. Traktuj mnie jak dekorację. Zapewne pamiętasz, że Loża miała niegdyś wobec ciebie poważne plany. Miałaś odebrać nauki i stać się jedną z nas, ale niestety nie doszło to wówczas do skutku. Teraz zamierzamy odbudować Lożę i ponawiamy propozycję. Dołącz do nas. Tak jak wtedy? Mam wyjść za mąż za jakieś książątko i zostać waszą marionetką? Wtedy byłaś dzieckiem. A my źle oceniłyśmy sytuację. Teraz proponujemy ci partnerstwo. Równość w Loży to bzdura. Zawsze były te, które wiodły prym i te, które grzecznie przytakiwały. Mądrością czarodziejki jest umiejętność znalezienia dla siebie odpowiedniego miejsca. A tobie należy się miejsce najważniejsze. Musisz sobie uświadomić, że zostałaś stworzona do wielkich rzeczy. I dzięki współpracy z nami możesz je osiągnąć. Ale Ryu Bered, nie? Gdy tylko nauczymy cię kontrolować moc... Od tego mam Avalacha. I ty na to pozwoliłeś? Naprawdę wierzysz w jego czyste intencje? Na pewno są czystsze niż wasze. Wiedzący zawsze mają ukryte cele, nigdy nie robią niczego bezinteresownie. Jesteś narzędziem w jego rękach, nawet jeśli teraz tego nie widzisz. My zapewnimy ci wiedzę i ochronę, ale sama będziesz sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I w przeciwieństwie do Avalacha możemy to obiecać. Nie oczekujemy od ciebie w tej chwili żadnych deklaracji. Przemyśl, co usłyszałaś i porozmawiamy, gdy będziesz gotowa. Jeśli to wszystko, to... Musimy ruszać na Skellige i znaleźć słoneczny kamień. Avalach czeka w porcie. Avalach czeka w porcie. No, no, no! Jen, mimo że przybyłaś. I co? Nie wiem. Nie chcę o tym rozmawiać. Muszę się przejść. Wiedźmin, to brzmi dumnie. A co z tą? Miałam z Yennefer gadać. I tyle? O, już mam dodatek, już mi się kroi. Myślę, że takie rzeczy byśmy porobili najpierw. Narzędzia Ferguson'owi bym zawiozła. Coś tu mamy fajnego, czy nie? Może to się trzeba sprzedać. Daj. Przygotowanie do bitwy. Dobra, będziemy się tłuc, ale to za chwilę. No. Ale czym... A, czy mogłam wybrać albo Yennefer, albo Ciri? Ja wybrałam Ciri. To wy przy drzwiach jesteście? Nie wierzę. Przy drzwiach? Nie, to nie drzwi. Chcemy się drzwi za tą orkiestrą? Trochę dziwne. To jest jakiś znacznik. Chyba do znacznika będzie lepiej pójść. Dobra. Zawiozłem mu narzędzia, bo on będzie mógł mi wykonywać fajniejsze sprzęty, więc myślę, że tak trzeba postąpić. Pójść mu zawieźć na lepsze sprzęty, sprzedać fanty, które mamy i potem będziemy działać dalej. Rozsądnie, bo w ogóle mam strasznie wielką chętkę
na strasznie wielką chętkę. Mam strasznie wielką chętkę. Mam kutasak kiełbasa. Na. To co? To by na. Się odważył baronowi na. Da. Tak. Pintonok. Reszkę obsądziemy z główna stajnie. Ulala. 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 O, Fergus, dawaj. Czym mogę służyć? Zdobyłem narzędzia. Jakiś czas temu byłem na Undvik i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca. Wyglądają jak prawdziwe. Bo są prawdziwe. Spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Ja mam ten czar. O, to. Łatwo nie było. Dlatego liczę, że się odwdzięczycie, dając mi zniżkę na pancerz, który dla mnie zrobicie. Harmon Eb Grenekan, generał lejtnant 2 Armii Konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się, a o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się bełty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. Rozumie pan, generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Zawsze to samo. Mam już tego dość. Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla Nilfgaardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię. I twój pancerz zresztą też. W takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem? Ale krasnolud kowal to co innego. Żal dupkę ściska. Zabiłam przed chwilą tamtych ludków. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Co za kwas? Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponoć zabił kilka osób. Trzeba go usiekać. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Tak, właśnie tak zrobię. Właśnie tak zrobię. Właśnie tak.